pozwólcie, że w imieniu samorządu Ostrołęki, a wierzę też, że w imieniu innych samorządowców, serdecznie podziękuję najpierw panu komendantowi Szcześniakowi. Tu jest taki region, że szanujemy służbę policyjną, szanujemy poświęcenie i honor policjanta, szanujemy też wszystko to, co się dobrego dokonuje. Dlatego dziękujemy panu komendantowi za to, że tyle lat razem mogliśmy dbać i walczyć o to, żeby mieszkańcy tej ziemi byli bezpieczni, żeby się dobrze tutaj czuli. Wierzę, że wszystko, co dobre, jakby zostaje w pamięci, że na wielu polach pan komendant będzie mógł jeszcze służyć ludziom, służyć ojczyźnie. Nowemu panu komendantowi życzymy dobrego czasu służby. To jest ważne słowo, służba. Wierzę, że policjanci mają je zawsze w sercu. Panie komendancie, z naszej strony samorządowej jestem przeświadczony, że będziemy w gotowości, żeby współpracować z policją w tych najlepszych sprawach, a swoją postawą codzienną, swoją uczciwością wierzymy też, że nigdy nie będziemy, prawda, tymi, których należałoby przywoływać do porządku. Z całego serca życzę dobrej służby w Ostrołęce, na ziemi kurpiowskiej, na ziemi ostrołęckiej, bohaterskiej, biednej często ziemi, ale obfitującej w ludzi, którzy przez wszystkie wieki dla ojczyzny poświęcali wszystko, co mieli najlepsze. Cieszymy się z pana obecności i wierzymy, że pan się też na nas nie zawiedzie. Dziękuję bardzo.